i troszkę, wiecie, poklepało w głowę tego WTF kloca. No moi drodzy, tak się stało. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, zazwyczaj jesteście przyzwyczajeni, że jeżeli już miksy się jakieś u mnie pojawiają, pojawiają się one na moim bazowym kanale. Najpierw w grudniu zeszłego roku na moim bazowym kanale Klocko Zauro otwarliśmy sobie 13-kilowy miks, to był mój pierwszy taki poważny miks. Później otwarłem jeszcze 50-kilowy miks. Moi drodzy, wszystko było związane z tym, że otwarłem już właściwie swój sklep przystankklocków.pl, gdzie możecie znaleźć pełno starych zestawów z klockami Lego. Natomiast moi drodzy, kupowanie miksów z podróbkami Lego, czyż to nie jest jakiś taki, delikatnie mówiąc, karkołomny pomysł, taki troszkę, wiecie, poklepało w głowę tego WTF kloca? No moi drodzy, tak się stało, ponad 3,5 kilo klocków z miksa, to są 2 czy 3 miksy kupione, z góry też opisałem, tu mogą się znaleźć jakieś klocki, które dostałem od was na przykład na urodziny kanału i gdzieś tam one też tu wpadły, no bo wiecie, 2-3 luźne klocki gdzieś tu rzucałem, także możecie znaleźć niektóre klocki, które dostałem od was na urodziny kanału i jest to, jak widzicie, naprawdę głęboko, naprawdę mogę zanurzyć tu potężnie dłoń. Sam fakt, zobaczcie, jaki to jest duży karton do połowy wypełniony, ponad 3,5 kilo. Moi drodzy, no cena w stosunku do ceny Lego miksów, które kupujemy powiedzmy po 50, 60, 70 zł od kila, no to tu dałem za 3,5 mniej niż 50, moi drodzy. Czy warto, czy nie warto, pogrzebiemy zaraz. Nie wkładam rękawiczek, bo liczę, że nie będzie tak źle. Nie boję się tu zanurzać swojej ręki, moi drodzy, i będziemy patrzeć, co w takich chińskich miksach możemy, moi drodzy, odnaleźć. No, tu z góry niezbyt dużo widać, więc ja muszę jakoś na stolik to wysypać, ale spójrzmy, postarajmy się spojrzeć najpierw z góry. No dostajemy coś takiego, co trochę wygląda jak solniczko pieprzniczka, ale to nie jest ani solniczka, ani pieprzniczka, to są jakieś bloks, mega bloksy. O moi drodzy, chcieliście mega bloksy, to macie. Tak wyglądają mega bloksy, szybka recenzja. Moi drodzy, zdarzają się oczywiście też takie rzeczy jak nieklockowe jakieś części czołgów. Zdarzają się również, o tutaj mamy coś większego, no oczywiście to nie jest Lego, widzimy nawet po studach, jakiś Airbus. I to jest jedna wielka, duża naklejka. No pewnie pójdzie do zdarcia i to pójdzie na elementy pierwsze, bo na cóż mi coś takiego. To dostałem od któregoś z was na urodziny, na pewno. Moi drodzy, tu mamy bardzo ciekawy polibarzek z brońkami. Polibarzek, no folijkę po prostu z brońkami. Przyjrzyjmy się, co one nam oferują, na przykład teże brońki. No wow, wow, wow. Aczkolwiek to też nie, chyba nie dostałem od nikogo z was na urodziny akurat tychże broniek. To akurat jest chyba coś, co było w tym miksie. Pomijając fakt, że spójrzcie, no ileż ciekawych broniek. Jakaś ciekawa w ogóle wersja radyjka. Ileż tutaj, no ciekawi mnie, czy to pasuje ludzikom Lego do rączek. Spójrzcie, jaka tu latarka oryginalna. Mamy nawet tutaj medyczną walizkę. Tu jakieś bardziej futurystyczne też brońki nam się pojawiają. Pojawiają nam się również snajperki, brońki dłuższe. Troszkę inne snajperki, jakieś krótkie bronie typu Uzi, kapelusze, zwykłe rewolwery. No naprawdę ciekawa, kurczę, to musi iść na osobną recenzję zdecydowanie, bo to jest zbyt fajne, by tutaj na szybko to oceniać, a wiecie, też nie chcę robić dwugodzinnego filmiku z tego materiału, moi drodzy. Zerknijmy, co możemy znaleźć dalej, bo najlepiej będzie, jak ja to chyba jednak wysypę. Tutaj no zdecydowanie to na przykład nie jest Lego, ale to chyba też od któregoś z was na urodziny dostałem, więc najpierw akurat takie figurki mi się chytają, ale to nie jest Lego, więc o czym my tu będziemy rozmawiać. To jest bardzo ciekawy element i szczerze on mi wygląda jak Lego, bo w ostatnim miksie Lego miałem dokładnie takie coś w Hero Factory. Wygląda całkiem jak Lego, jak jakiś bionicle, pełno takich bioniklowych części. To wygląda niesamowicie ciekawie. Co to może być, moi drodzy, co to może być? Jakaś głowa, troszkę jak Predator, no Hero Factor oczywiście mocne, no jest nawet taki dziwny wszczep tutaj, te kolorki tak się tam troszkę tu odkleiły od rzeczywistości. No jest i reszta czołgu, moi drodzy, możemy sobie czołg dozbierać do pełni. Mamy całkiem ciekawe, jak widzimy, tutaj wiecie co to jest? Ja już widzę co to jest, spójrzcie, moi drodzy, to jest element Kobi, tak jest, taka skała Kobi, no i to jest coś, dlaczego na pewno takie miksiki warto chyba kupywać, no takie elementy to jest coś, dlaczego ja takie miksiki mogę kupować. Oczywiście zawsze w miksach Lego znajdujemy rzeczy nielegowe, o ile są to podróbki klocków, to pół biedy, bo mi się przydadzą na ten kanał, ale
często to są właśnie takie na przykład zwykłe figurki z jajek, niespodzianek. No i tu właśnie jest taki krecik, który chce wam zajrzeć. No nie będzie taki krecik mógłby chcieć wam zajrzeć, no, ale nie chcę zgadywać tutaj na kanale. A co my tu ciekawego możemy znaleźć? No trochę takich ciekawych płyteczek. Czy to jest? Nie, to nie, to jest proste. Patrzcie, jaki fajny daszek z tego można na przykład gdzieś tam skonstruować. Są oczywiście hipole, będą też hipole. Są elementy nienadrukowe, moi drodzy, no spójrzcie tylko tutaj. Znaczy nie naklejkowy właśnie, to jest element nadrukowy. Całkiem spoko, ciekawe szybki. No moi drodzy, do miasta, gdy już miasto wróci na mój kanał, bo mam nadzieję, że pamiętacie, oglądaliście ostatni odcinek. Miasto ma się ogarnąć i wrócić dopiero jak się ogarnie, moi drodzy. Dobra, ja to spróbuję wysypać, czekajcie chwilę. Okej, okay, udało mi się to wysypać, choć nie bez uszczerbku. Zostało mi tu, troszkę się powysypywało, zostało mi tu zasypane wszystko wokół stolika, ale moi drodzy, na pewno widok mamy teraz znacznie lepszy na tego miksiora. W miksiorze znajdziemy również takie oto, no ekstremalnie dziwną panią, wygląda jak Playmobil. Co to jest? Jakaś bad Playmobil? Nie wiem, moi drodzy, ale no, chyba Sasso Lara to tak z 3 dni była za długo, a nie 3 minuty, moi drodzy, w tej pani. Mamy również tutaj takiego ciekawego hipolka. O, spójrzcie, ależ ma ciekawą, patrzcie, główkę wyginalną w każdą stronę. Jakby się normalnie tutaj bujał na dyskotece, buja, 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 buja. Troszkę tutaj nadruk zdarty zdecydowanie na klacie, ale ciekawie, że tak się kręci. No ciekawe rzeczy robi tenże hipol. No przyda się na pewno w mieście, gdy to już powróci. Kolejny kawałek skały, również tak, to jest skała z Kobi, moi drodzy, tam się wydaje. No bo spójrzcie, jak to jest podobne do tego elementu, to musi być skałka z Kobi, nie ma innej możliwości. Misiu, który chyba klockowy nie jest, ale może w rączki wejdzie. O, patrzcie, nawet Lego się zdarzyło, moi drodzy. To, że w miksach Lego zdarzają się podróbki, to jest norma, ale żeby w miksach podróbkowych znalazło się Lego? Chociaż nie przesądzajmy, nie, wygląda jak Lego oryginalne. Zawsze jest też trochę tego elementu typu kawałek kablowania, kabel, myszka cała. Nie, akurat jeszcze myszka mi się nie zdarzyła, ale myślę, że wszystko przede mną. Bardzo dużo mamy elementów łudząco podobnych do Legosów, no ale jak widzimy, nie są to Legosy. Moi drodzy, tutaj mam jakiegoś ninja, nie, bardziej swata, nie ninja. O, ninja taki typowy, bo to no, no swat. O, zresztą moi drodzy, no właśnie, jest na pleckach napis tutaj przede wszystkim. Tu się jeszcze rozglądam, żeby takie najciekawsze elementy dla was powyhaczać. Padła też tam tutaj podróbka jakaś takiego typeczka. O, też całkiem ciekawy i bardzo ładny nadruk. Jestem ciekaw, co to w ogóle było, bo spójrzcie, staranny, piękny nadruk. No jak na podróbę, a szkoda, że nie ma tyłu zadrukowanego. Jak mówiłem, znajdujemy często kable. Tutaj mamy również pędzelek, moi drodzy. Tak, takie to też w miksach znajdujemy. Całkiem ciekawe koła, całkiem ciekawe koła nam się tutaj znalazły. Co to jest? Do czego to jest? Kurczę, no szkoda, że w tych miksach nie mamy instrukcji niestety. Z bardzo ciekawych elementów również spójrzcie, taka kopułka. Z jakiego to może być pojazdu? No nie wiem, ale z chęcią bym się dowiedział, moi drodzy. Cóż to może być za pojazd? Żeby było ciekawiej, o, wiecie co to jest? Ja wiem co to jest, moi drodzy. To jest Kobi. A wiecie, to jest Kobi z lat 90. Słyszałem plotki, że w tym zestawie mogę, w tym miksie mogę oczekiwać pełnych zestawów, jednego czy dwóch nawet z lat 90. z Kobi. Tych Kobi, które wtedy, wiecie, łudząco przypominały Lego, więc to by była nie lada ciekawostka na tym kanale. Również troszkę ekstremalnych kolorów. Tu aż przez chwilę nie wierzyłem, że to nie jest Lego, ale to nie jest Lego, moi drodzy, ale spójrzcie. No, oczywiście naklejka. No ciekawe, z jakiego zestawiku to jest. Tu mamy miksa Batmana z nie wiadomo czym. Wygląda jak oryginalne nawet Nindago, oryginalne Lego tu. No przyjrzę się, ale bardzo wątpię, by to było oryginalne. Chociaż bardzo podobne jest do oryginalnych. Trochę luźnych główek. Tutaj mamy jakiegoś byczka Fernando. Moi drodzy, tutaj mamy oczywiście coś nieklockowego jeszcze. Czy mamy tu jeszcze jakieś inne fajne elementy? Ja sobie postanowię odłączyć kamerę i przejrzeć od góry. Kolejny element nieklockowy. Tutaj co my jeszcze w takim miksie znajdziemy? Flaga. Kurczę, też wygląda całkiem jak Lego, ale po jakości w dotyku widzę, że Lego to nie jest. Dużo elementów budowlanych, jak widzicie tutaj podkładkę mamy na przykład. Tu jest jakiś kolejny ciekawy hipol, ale on chyba też akurat z urodzin jest od was. Jeżeli nie, no to co to jest w ogóle? Co to jest za hipol, moi drodzy? No ciekawy, ciekawy, ciekawy. Całkiem tutaj stwór. Jakieś kartoniki, moi drodzy. O, kawałek samolotu.
Kobertus 2 z Kobi, moi drodzy. No właśnie, Kobertus z Kobi. No jak żeby inaczej, skąd mógłby inaczej być Kobertus? Niewidzialne nóżki. Jeżeli ktoś z was rozpoznaje pewne elementy, wie skąd pochodzą, skąd są z jakich zestawów, to piszcie mi w komentarzu, bo ja się nie obrażę, a może kiedyś uda mi się odbudować te zestawy, to by było wow. Oczywiście śmieci typu włosy i paprochy. To jest całkiem ciekawa klata. Nie wiem co to jest, ale taki jakiś podróż mem, bo to jest jakaś mapa na klacie? Nie, to jakieś elementy futra. Nie wiem co to, moi drodzy, jest. Tak samo tutaj mam jakąś wskazówkę. No sami spójrzcie. Coś radioaktywnego, coś ciekawego. Tutaj również może jest jakiś zestawik. Mówię, odbudować to będzie niestety skrajnie ciężko. No mówię, z tego powodu, że niestety nie mamy tu instrukcji, a 3,5 kilo klocka, gdzie wiecie, nie posiadamy briglinka, nie posiadamy czegoś takiego właśnie, gdzie ja mogę tak jak zwykłe miksy zidentyfikować, skąd pochodzi dany zestaw, łaty na druk. I po tym zidentyfikowaniu po prostu zobaczyć, wiecie, jaki to jest zestaw, jak zebrać ten zestaw po klockach, po wszystkim, no to jest skrajnie ciężko to zrobić. Swat, tu drugi swat, bo to jest drugi swat, tu jest pierwszy swat, tu jest drugi swat, to również ten swat może być jakiegoś zestawu, ale spójrzcie, jak źle się on zachował, tragicznie się on zachował, zdecydowanie tragicznie źle się zachował. No, są kawałki moich ulubionych klocków, tych miniaturek, a to jest jeszcze jaka coś pomiędzy, jeszcze pomiędzy zwykłymi, a tymi najmniejszymi miniaturkami. Typu Dr. Star. Oj, samo przypomnienie mi o tych klockach powoduje, że kręci mi się w głowie. Trochę dużych plejtów, troszkę tutaj takiego dziadostwa, jakiś śmieszny krzaczek, brońka jeszcze raz, jakiś Bionicle. To jest bardzo ładny kolor. Ja po dotyku już wiem, że to jest, moi drodzy, Kobi. Bardzo ładne odmiany Kobi. No pytanie, ile w takim miksie właśnie będzie kobików, ile tego jest wartościowego kloca, kolejne coś z naklejki, czyli jakieś zestawy, nawet naklejkowe może by tu były, ale przypuszczam, że zidentyfikowanie ich jest niemożliwe, to nie jest klocek absolutnie. Tu całkiem ci... to jest ten sam hipek, czy to jest drugi z tych samych hipków? Dziura na plecach, teraz widzę, że to w ogóle ma dziurę na plecach. Mamy, co to jest? Czy to jest mieczyk? Mieczyk. Myślę, że hipków by nawet pasował. Krzesełko z Kobi, tam jakiś kamień w ogóle był. O, tu jakaś kolejna śmieszna figura. To chyba też Kobi, to takie wczesne, wiecie, Kobi. Zdecydowanie. Tu jakiś... nie klocek. A tutaj dalej jeszcze troszkę naklejek, moi drodzy. I cóż, no nie ma się co oszukiwać, że taki miks to zdecydowanie nie jest taki miks jak z Lego. Jest tutaj troszkę kobików, o jakieś piłkarze nawet i tak dalej. Zdecydowanie to, co tu dominuje, no to wiadomo, podróbki to nikogo nie zaskoczę. Jest trzeci swatowiec, moi drodzy, trzeci z zestawu. No wow, czyli moje miasto się dorobi swatu, gdy już oczywiście wróci. Zdecydowanie na pierwszy rzut oka, już jako trochę znawca takich miksów, widzę, że no raczej dużo z tego nie zmontujemy. A, dlaczego? Bo po pierwsze, nie mam żadnej instrukcji. Z 3,5 kila klocków, kolejny ciekawy klocek, bez instrukcji to my dużo nie zdziałamy, moi drodzy, absolutnie. No bo skąd nawet gdybym jakimś cudem wiedział, co to jest, czy znajdziemy instrukcję na internecie? Wątpię. W ogóle jak mamy to znaleźć, skoro tu nie mamy na studach nazwy? Klocków bez nazwy jest 100. Możemy pisać Ford 0945, a zróbmy sobie challenge i spróbujcie mi znaleźć po tym klocku, skąd on pochodzi. A nóż widelec znajdziecie, dostaniecie serduszko i zostaniecie moimi mistrzami wyszukiwania, tak was, moi drodzy, nazwę. Co również tu dostajemy? No niestety jest to kilo dość mocno pstrokatego klocka. Jakiś jest na przykład stosunek lepszych klocków typu Kobi do gorszych, tego też nie wiem, bo jest ich naprawdę masa i czuję, że tu każdy może być po prostu skąd inąd, moi drodzy, klocek. Czy warto się łasić na coś takiego, jeszcze kredka woskowa, czy warto się łasić na coś takiego nawet za 3 dyszki? No to już zależy, bo 3,5 kilo to faktycznie całkiem spora ilość kloca. Natomiast czy stworzymy z tego coś konkretnego? Tu już nie jestem przekonany. Oczywiście wszystko zależy od konstrukcji, jakie chcecie stworzyć. Natomiast jakiś spójny budynek, spójny pojazd, spójny budynek, czy z tego zrobimy? No troszkę powątpiewam. Cóż to może być? To mi pachnie faktycznie jakimś cywilizacją. Moi drodzy, dużo mówię, jest to też klocków, które faktycznie dostałem od was na urodziny. Jednak wrzuciłem do tego miksa, zmieszałem je z tym miksem. A właśnie, bo no bo kurczę, inaczej się tutaj
nie dała, nie chciałem tam, wiecie, chciałem wam zaprezentować, znów mamy Kubica na motorze, mamy również w końcu tu trochę wartościowych chipków, no i myślę, że 10-12 chipków takich wartościowych typu Swaty, czy typu ten pan na motorze w całkiem okej stanie, w miarę okej, bo Swaty nie są okej, się znajdzie, więc też nie jest, moi drodzy, tak źle. Natomiast dalej zadam pytanie, czy warto? No moim zdaniem chyba niekoniecznie warto kupować miksy podróbkowe. Dlaczego? Ponieważ jak się postaracie, naprawdę pokombinujecie, za 30 zł wypatrzycie, no może kilo Lego, ale pytanie, czy kilo Lego nie jest bardziej wartościowe niż 3,5 kilo podróbek, które swoją pstrokatością kolorową, swoją odmiennością, pytanie, czy one się będą łączyły ze sobą, moi drodzy, no właśnie, czy one się będą ładnie łączyły, to jest kolejne pytanie. Osobiście więc raczej odmawiam, odradzam kupowania miksów różnych innych klocków. Nie mamy pewności, jak to się będzie łączyć, nie mamy pewności, jakie tu są klocki, czy nie są połamane, bo wiecie, one jakościowo są tak, że i nam się mogą łamać. Nie do końca więc mogę polecić kupowanie właśnie takich miksów podróbkowych. Ja sobie tu kupiłem, bo mówię, no cena naprawdę mnie zachęciła. Chciałem zobaczyć, jaki to ma sens, Dragster. No i widzę, że chyba jednak średnio. Oczywiście, gdy ja mam miasto, jakieś elementy, żeby połączyć to miasto, jakoś podziałać tutaj, może coś z tego będzie. Ale jakoś średnio to, moi drodzy, widzę. Pewnie się przekonacie, jak serial powróci znów, gdy WTF-y się ogarną i wrócą do nas. To się pewnie przekonacie o tym, czy coś z tego będzie, czy da się coś z tego robić, czy da się coś z tego faktycznie sensownego mieć. Tymczasem, no cóż, moi drodzy, ja się na tym troszkę pobawić. Zobaczymy, z czym to się je. No widzieliście, jak takie miksy wyglądają. Pamiętajcie moje słowa, żebyście później nie płakali, że hej, kupiłem miksa, bo mnie twój kanał Klockozaur zachęcił, by kupować miksy, kupuję miksa podróbkowego, a to jest syf. No właśnie, moi drodzy, żebyście nie byli zawiedzieni. No ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Pamiętajcie, by wpadać do mojego sklepu przystańklocków.pl, gdzie znajdziecie oryginalne klocki. Pamiętajcie też, by ogólnie odwiedzać mój bazowy kanał. Nie zapominajcie też, że na tym kanale tutaj również fajnych filmów nie brakowało, moi drodzy. Także mam nadzieję, że widzicie, że widzimy się wkrótce. A ja cóż, idę to jakoś ogarnąć. Chociaż chyba nic specjalnego z tego nie będzie. Mówię, jako uzupełnienie do miasta spoko, ale poza tym, no nie bardzo. Bye!